Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w LX 2. Moi drodzy, dzisiaj idziemy na sam początek do Bastionu. W Bastionie będę chciała skorzystać z możliwości zrobienia sobie ewentualnie mikstur. Nie wiem, czy mam przepis na mikstury lecznicze. W ogóle to mamy eliksir sprytu do wypicia. Ale chciałam zobaczyć sobie kwestie przepisów. Mam przepis na średni eliksir uzdrawiający. Mogę zrobić takich 14, także jakbyśmy tak znaleźli stół alchemiczny, to bym była bardzo zadowolona. Bo nie wiem, gdzie tutaj się takowy znajduje, niestety. Może tutaj gdzieś? Niekoniecznie. Podejrzewam, że może być gdzieś ewentualnie na dole. Tutaj jest kuchenka. To jest na pewno to, co wiem. Tu mamy do ulepszania broni, stanowiska, pociski. No dobra, tutaj widzę, że nie ma. Może uda nam się gdzieś tam na dole to wykonać. Ale też chciałabym sobie wziąć jakiegoś towarzysza i myślę, że weźmiemy sobie ze sobą może Zouzę. Standardowo. Zouza. Kurwa, co się z tobą dzieje? Za często obrywałeś w łeb. Tak, muszę coś zaradzić na te zamroczenia. Zajmę się tym. Dobra, widzę, że wszyscy się martwią. W drogę. Wytropiłem następnego diabła. W porządku. Dokąd idziemy? Do miasta Ruin. Thompson Town? Tak, gdzieś w te okolice. Dobra, musisz poczekać chwilę, stary, bo ja nie wszystko od razu mogę robić. Nie wiem, czy tutaj nie było gdzieś stołu alchemicznego u... Jest stół alchemiczny, ale nie mogę używać. Stanowisko z plecakiem. A weźmy, bo ja mam może jakieś paliwo. Mam jeszcze trochę paliwa. Teraz już nie mamy. Czy ty masz gdzieś tutaj stanowisko do alchemii? Mamy. Tego nie będę w stanie robić, bo nie mamy... O matko, trzeba to robić tak? Dobra, całe 14 zrobione. Dobra. Teraz... Dobra, widzę, że mam je tutaj, więc jest ok. Nawet nie wiesz, co chciałem powiedzieć. I mam to w dupie. Dobra, Zouza, fajnie. Czy jest gdzieś tutaj... Co to było? Pieczywo czosnkowe, super. Czy Dawkins ma gdzieś to łóżko? Bo nie chce mi się do siebie na górę lecieć, ale chyba nie ma. Jak na złość, bo po co? Dobra, drab musi jeszcze poczekać na razie. Może u... Tutaj, gdzie Nera siedzi, będzie możliwość się przespać gdzieś. No nie uwierzę, że nikt tutaj nie śpi w tym... Dobra, matko kochana, bo... Widzę, że jest trudno żyć tutaj. Potrzebuję się przespać, nie chcę marnować eliksiru. Pójdziemy dzisiaj na cyklopa, zobaczymy, jak sobie z nim poradzę. Nie gwarantuję sobie, że to starcie będzie udane. Natomiast warto spróbować. I zobaczyć, co z tego wyjdzie. Ależ to wyczerpujące. Dobra, Jax, ja rozumiem ciebie, ale przestań. Najgorsze jest to, że nie mam za bardzo teleportu nigdzie tutaj w te okolice. I musimy tam znowu biec z depozytorium. To nie było wszystko. No ale dobra, trudno. Trudno, chcę spróbować z tym cyklopem. Przejdziemy tędy. Trochę inną drogą się dostanę.
My mamy ten plus, że możemy sobie ominąć przeciwników, z którymi nie chcemy się bić. A najwyżej nam też jeszcze ewentualnie pomoże Zouza. Cudownie. Tego akurat opłaca się lać. No, a dlaczego ja obrywam, a nie Zouza? Do widzenia. Jezus, nienawidzę po prostu. Bito. Dziękuję. Tragedia. O matko, tragedia. Tragedia. Może trafimy też na jakiś teleport. Byłoby w sumie super. Ale podejrzewam, że teleport jak gdzieś będzie, to będzie... Nie wiem, po co robiłam silny atak. Pomogłam. Dobra, chyba od innej strony trochę podejdziemy do tego cyklopa. Ale czy to coś złego? Raczej nie. Trochę poeksplorujemy, może coś znajdziemy. Zaraz za mną jest, jest. Wszystko jest pod kontrolą. Tam jest jakaś fabryka. Czy to jest lodowy troll? Ach, mokrołas. Lodowy. Gdzie jesteś? Cudownie. Dobra, odsuniemy się trochę. Siup. Siup. Podobno trolle się opłaca zaznaczać sobie na mapie. Potem sobie podobnoż podziękujemy za to. Także zróbmy sobie czaszkę w tym w tamtym postawimy sobie czaszkę. Ustaw znacznik, czaszka. Tak. Ciebie w sumie mogę pokonać, jak do mnie podejdziesz. To jest, wiecie, taki śnieżny pazur. One działają tak jak rogate wilki. I kolcoplece, więc... W ogóle nie mam się lać. O Boże, gin! A, zaraz będzie po moich pięknych miksturach. Dobra, biegniemy sobie tędy. O mój Boże, tu są dwa trolle. Na pewno czeka nas tu kupa zabaw. Widzę Zouza. Znaczy wiecie, Zouza to się cieszy. To ja tylko się nie cieszę. Coś tu leży. O, pięknie. Napój eleksowy znalazłam. Z tego co kojarzę, duży napój daje nam punkt umiejętności. Tylko nie w tę stronę. Sprawdzamy szybko. Mhm, dokładnie. My się przedostaniemy tutaj. Wow, czemu spadłam? To było co najmniej dziwne. Dobra, trochę po górach przejdziemy się. Dobra, manorośli to może ja nie konkretnie nie chcę jakoś bardzo. No dobra. Ciekawi mnie, czy jeszcze daleko, czy niedaleko.
Chyba już jesteśmy całkiem blisko. Może przejdziemy sobie tędy. Tak, już widać jaskinię. Także zaraz będziemy na miejscu. Cudownie. Trochę się boję tego starcia z tym cyklopem, ale liczę, że Zouza mi pomoże i będzie dobrze. Jeszcze tak na szybko bym sobie sprawdziła, czy ja mam jakąś fajną, nie wiem, wyrzutnię rakiet albo jakąś broń. Coś, co mogę nosić. Mamy granaty ręczne. A tak to raczej nic. Nie, dajmy sobie pod szóstkę. I zobaczymy. W jedynce lubiłam używać granatów ręcznych. Tutaj jakoś mi to w nawyk nie weszło. To wiecie co, może zacznę od granatu. Rzucamy. O Jezu, nic mu to nie zrobiło. Ale dobra, może było jednak warto. Ała, tylko musimy uważać, wiadomo, nie? Wiecie, ja bym chciała, żeby Zouza go jednak zaczęła bić. Co tam, panie Cyklop? On działa jak troll, no nie? Pewnie już to zdążyliście zauważyć. Ja już się z trollem biłam, więc... Ta sama taktyka... Robimy... O kurde! Co... Coś mi zrobił dziwnego. A, on pluje z oczu laserami. Cudownie. Zouza już nie żyje? Żartujecie sobie ze mnie? Nie, Zouza jeszcze żyje, okej. Zróbmy zapis kolejny. Może silniejszym damy ciosem. To będzie głupie. Dobra, nie było to wcale aż tak głupie, jak myślałam. W sumie silne się sprawdzają jako tako. No, prawie. Akurat dał radę mnie zdeptać. Jack, zwimijże broń, chłopie. No, o. Kontynuuj. Będzie głupie. Dobra. Zauważyłam, że niebezpieczne jest. Dobra, fajna jest na niego taktyka, że weźmiemy go tym. Potem jestem w stanie wyprowadzić ciosy. Niepokoi mnie tylko fakt, że wiecie, że Zouza nie robi mi za wiele tutaj, nie pomaga. Ale co prawda przynajmniej nie umarła. Dobra, pokusiłam się o ten trzeci. Ważne, żeby nie używał tych laserów z oczu. Zouza mi jeszcze pomaga, także to jest plus. Teraz chyba już Zouza umarła tak na 1000%. O kurde, ja też prawie... To było głupie. Zróbmy zapis. Może Zouza zaraz wstanie, wiecie? Bo ona ma taką tendencję, że wstaje. Dobra. Kuszę się. Pięknie!
No i cudownie. Mam nadzieję, że to wystarcza. Serce cyklopa. Mamy serce cyklopa. Cudownie. Cudownie, okej, udało się. Jestem teraz dumna. Teraz pytanie, czy to było tutaj? To nie było tutaj. To było tutaj? To też nie było tutaj. A może to jednak było tu? Nie. Tam się idzie do Azoka, tu się szło do tamtej. To było chyba tu na dole. Jakoś gdzieś coś tutaj. Mogę sobie... Aha, bo ja idę do tej, dobra. Się popierdzieliło, że do tej kory idziemy. Siup. Super. Wydaje mi się, że to jest w ogóle już ostatni materiał, który ona ode mnie chce. Może się mylę, może nie. Ale... Nie zatracajcie. Pokonany jest cyklop. Co do tych mutantów? Mam ze sobą serce cyklopa. Niesamowite. Nie spodziewałam się, że uda mi się je pozyskać. Teraz mogę zakończyć kurs z nauk biotechnicznych wyjątkową prezentacją. Czego żądasz w zamian? Kryształki, może broń. Cała ta walka źle odbiła się na mojej broni. Chcesz więc dostać nowy sprzęt? Chyba mogę to załatwić. Porozmawiam z jednym z naszych dostawców. Chodź ze mną. Może dostaniemy coś fajnego? Jakiś blaster albo coś? A kryształki mi aż tak bardzo niepotrzebne. Przynajmniej na razie. Jeszcze i tak awansu nie mogę mieć chwilowo. Zorganizujesz dla mnie broń? Potrzebuję tylko odpowiedniej liczby kryształków. Bez kryształków nie ma towaru. Nie jestem byle zbieraczką. Daj mi to, o co proszę. Natychmiast. Ja? Alzea, tak nie można. Znasz dyrektywę. Słyszę w twoim głosie lęk. Zapewnij mi to, czego chcę, albo doniosę o twoim braku subordynacji. No, w porządku, Alzeo. Zrobię to. Dobrze. Przyślę tu kogoś. Przekażesz mu broń. Słyszałeś moją rozmowę z dostawcą. Idź do niego i powiedz, żeby dał ci broń. W najbliższym czasie nie będę cię potrzebować. Ja i moi uczniowie dziękujemy za pomoc. No dobrze, muszę zająć się sercem. Do zobaczenia wkrótce. Materiał edukacyjny. Zakończone zadanie. Znasz zasad. Przysłała mnie Alzea. Podobno masz dla mnie broń. Dla ciebie? Chyba kpisz. Oczekujesz, że tak po prostu oddam broń zdrajcy? Zbieracze ledwo wiążą koniec z końcem. A ty niby od tak dostaniesz broń? Masz. Bierz to i wypierdalaj. Zanim naprawdę stracę panowanie. Super. Tak jak myślałam, jakiś karabin pewnie dostaniemy. W sumie karabiny w tej grze są dosyć fajne. Karabin laserowy dostałam. No, w sumie całkiem okej. Nie ma plazmowego. Żadnego. No dobra, fajnie. Zadanie w takim razie jest wykonane. Zostało nam tylko tak naprawdę Karakis. W sumie ta Attila na tropie zewnętrznego. Prawa ręka. Niewdzięczna robota. W sumie to chciał od nas coś drap, więc może zróbmy to. Jak tak dalej pójdzie, to za niedługo skończymy z nim sprawę całościowo i będziemy mogli się zająć innymi towarzyszami, więc... W sumie na plus. Zouza jest ze mną, natomiast... Zaraz mi nie będzie potrzebna. Jeszcze mamy Kroniego cały czas. Dobra, ruszajmy do Thompson Town i znajdźmy kolejnego pustynnego diabła. Szkoda, że pustynne diabły to nie te potwory. Tak czy siak, zbierajmy się. Super.
Figlarz. Pewnie się gdzieś tu zaszył. Będziemy wężyć, aż go znajdziemy. Może nam to trochę zająć. Kim jest gość, którego tropimy? Nazywa się Bender, ale u nas miał ksywę Figlarz. Facet najpierw orżnie cię w karty, potem zabierze ci laskę, a na koniec buchnie ci kasę z kieszeni. Okej, chłopiec jakby na dole. Przeklęta infekcja. Jeśli się tym nie zajmę, to samo spotka mnie. O, matko i córko. Żadna z liczących się frakcji nie ma pomysłu, jak stanąć do ołacji. To musimy coś wymyślić. Łano! Naprawdę, no jak to się dzieje, że oni zdążą wyprowadzić cios, a ja nie? O Jezu. No jak to się dzieje? Ktoś mi to wytłumaczy. Jak ci zaraz przypier... To było głupie. Nie stój tak, szukaj. Idę tuż za tobą. Chłopie, szukam, jakbyś nie widział. Tu żyli ludzie. Niewiarygodne. Dlaczego? Spójrz, jakie to wszystko wysokie. Musiały tu mieszkać całe tysiące osób. W dwóch takich budynkach zmieściłaby się cała populacja Magellana. To niesamowite, że nie zaczęli się nawzajem mordować w tej ciasnocie. Okej, nie tędy droga, widzę. Co za ohydne miejsce. Nie spodziewałbym się znaleźć tu twojego żigolaka. Kiedy szukacie pół Magellana, opcje powoli się kończą. Dobra, ale chłopiec gdzieś na dole. A jak tutaj zejść gdzieś na jakiś niższy poziom? Może schody? Nie no, bez sensu. Czyli Benderowi nie brak znajomych, co? Na pewno ma sporo długów do spłacenia. I to u kilku niezłych zakapiorów. Wiecie co, zejdziemy tędy na dół. O, tam jest teleporter. Skorzystam więc sobie z jego usług. Tombstone południe. Cywilizacja. Tak to się kończy. Wow. Trzymaj broń w gotowości. O matulu. Chyba nie trafiłam do dobrego miejsca, co nie? Co ciekawe, tu mają gniazdo te paskudztwa. To raptoidy, już się z nimi biliśmy. Wow, no i jakim prawem je dostałam? Jax, wypiłeś ty to? Nie wypiłeś tego. Normalnie na gniazdo raptoidów żeśmy trafili. Oczywiście zmienionych raptoidów. Jezu, jak ta gra mnie irytuje czasami. Dobra, powiem tak, spadam z tej części świata. Oj, oj, oj. Jax, złap się! O kurwa. Ach, życie jest trudne. Aha. Dobra, okej. Okay. Przyzwyczaiłam się. Lepiej znajdźmy Bendera, zanim znowu się lepi. Skurczę, by się przyczaić. Okej, okay, to ja sobie zejdę tędy. Gdzie jesteś? O Jezu. Ta gra mnie męczy, wiecie co, czasami.
Drabio, na nic się nie będę przygotowywać, już stąd spadam. Zaraz drab powinien do mnie przyjść. No chodź. Do widzenia. O, prawie. Bij to. Ej, no jakim cudem chłop może być pode mną, nie? Jak to jest fizycznie możliwe? Moment, tu jest zejście do metra. Ja to jednak głupia jestem czasami. No to już wiemy. Naprawdę szczuromaz jest na dwa strzały, a nie na jeden? Tego się nie spodziewałam. O Jezus. No zrobiłam unik do jasnej cholery, no! Jaka ta gra jest głupia! Weź mnie, gościu, nie irytuj, bo ci... Tarczę mi zdjęło w ogóle, nie wiem jakim prawem. Ten gościu w ogóle ma w dupie moje ciosy jakiekolwiek. No. Och. Tam nad nami to jest dopiero impreza. Czemu mi nie zebrało z tamtego? Mroczny Alex jest. Co ciekawe, z Jaxem się to nie dzieje. Weź się. Przewrócisz ty się, czy nie? Jax, no nienawidzę cię. Dawaj. Bij to. Och. Czasami mi słabo, jak gram w tą grę. Okej, nic nie widzę. Co ciekawe, chłop tu żyje, ale to miejsce wygląda, jakby miał nie żyć tu. Ach, co wlazłam? Uzbrojono szarańcze. Do widzenia. Ojej. No to się chłop nieźle zaszył, trzeba mu to przyznać. Hej, czy to nie drab? Może. O kurwa, ale jaja. O stary, wieki cię nie widziałem. Co u ciebie? Baxter dalej rozstawia cię po kątach? Właśnie. Pamiętasz jak było. Cóż. Taką płacisz cenę, skoro chciałeś zostać wielkim panem ochroniarzem. Jesteś prawą ręką Baxtera? Nie wspominałeś. Tak, ale Baxter załatwił sobie inną na każdą okazję. Zależy, kogo akurat potrzebuje. Powiedzcie, co was tu przewiało? Chyba nie przyszliście do tej dziury tylko dla mnie. W sumie to tak. Przynoszę wiadomość od księcia. Przygotowania do twojej następnej roboty dobiegły końca. W porządku. Coś jeszcze? Powinienem podać ci hasło. Niech zgadnę. Ciele jest gotowe na rzeź. Racja? Najwyraźniej masz wszystko pod kontrolą. Dobra, to tyle. Czekaj no. Chyba nie bardzo się orientujesz, co to za zadanie. Prawda? Nie. Baxter wspominał, że w najbliższym czasie nie zleci mi nic dużego. Ja tego nie wiedziałem. W porządku. Nie będę cię kusił pikantnymi szczegółami.
Lepiej nie, bo przypadkiem obaj przez to oberwiemy. Wystarczy mi już kłopotów z dupy. Właśnie widzę. Co to za koleżka? Czyżbyś znowu musiał kogoś niańczyć? W pewnym sensie, ale to inna historia. Czaję. No dobra, pora się zbierać. Robota czeka. Miłego tego, co tam planujesz. Trzymaj się. Okej. Ile osób liczyła wasza szajka? Pustynne diabły? Było nas czterech. W sumie przez chwilę mieliśmy piątego, ale jego nie znajdziemy. Co z nim? Podobno ukradł album oblatywacz i się rozbił. Słyszałem też, że udał się z bratem na północ. Sam nie wiem, gość po prostu zniknął. W każdym razie został nam jeszcze tylko jeden diabeł, któremu muszę przekazać hasło od Baxtera. Nazywa się Ted. Dam ci znać, kiedy trafię na jego trop. Ej, Drab mówił o Reju chyba, bo Rej w podstawowym Eleksie w jedynce ukradł oblatywacz od nas, który żeśmy zdołali naprawić i właśnie rozbił się nim przed samym sobie Ksakorem. Tylko, że u mnie Rej przeżył, chociaż nie wiem, czy to jest kanoniczne, bo ogólnie jeżeli mamy z nim dobre relacje, to on właśnie wtedy przeżywa. Jeżeli mamy złe, to on po prostu ginie i już go nie spotykamy. Także nie wiem w sumie. Co my mamy jeszcze do zrobienia? Nie mam zielonego pojęcia. Szczątki wroga. Shao maszyn. Może Shao maszyn zrobimy? Tak naprawdę to w sumie chyba nie jest głupi pomysł. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. W sumie mogę troszeczkę pochodzić z Drabem. Wiecie, najgorsze są te drony, nie? Same w sobie roboty bojowe to nie jest nic... nie wiadomo jak trudnego, czy tam skomplikowanego. Dużo tych zatrutych osób tutaj jest wszędzie. Hej! Okej, to są trochę silniejsze roboty. Ale mimo wszystko no nie ma co wpadać w panikę. W sumie spoko. Ta zatruta osoba nie wiem, czy do mnie nie biegnie. No jasne. O, wow. Dobra, trochę bijecie. Dobra, najpierw może się zajmę tym robotem. Muszę trochę zacząć robić uniki. Dobra, weźmy, zróbmy tak. Może go przewrócę. Dobra, spróbujemy. One trochę długo wstają, więc to jest nasza szansa wtedy. Jak ty sobie radzisz? Nie radzisz sobie, Drab. O Jezu. Bijemy. Pięknie. Co ciekawe, one używają mieczów albów. I widzę, że dopóki nie zbierzemy z nich tego, co trzeba, to też je cały czas widać. Chodź do mnie. No chodź. No. Bijemy od razu. Pięknie. Czy mnie coś tutaj atakuje z góry, czy mi się tylko to wydaje? W teorii mnie coś atakuje, ale w praktyce nie widzę nic.
Jest dron bitewny. Nadszedł czas zemsty. Boże, ja nie chciałam wchodzić, wiecie, w te... No. Te wszystkie roboty. A właśnie się w nie wpieprzyłam wszystkie. Do widzenia. Oła, dobra, bo ten używa tej plazmówki. Ajajaj, nie jest dobrze. Muszę najpierw tego drona wyeliminować. No, Jax. No, po prostu czasami cię nie znoszę. No, dajżesz tego. Bij to. Tragedia. Dobra, zróbmy jakiś zapis, tak na szybko. Bijemy. Ale Jax, miałeś tego drona bić. Pij miksturę, chłopie. Ten dron nas interesuje teraz w tej chwili najbardziej, bo będzie mi psuł tutaj życie. No, ja pierdzielę. O kurwa, ale zaraz zginę. Ja mam 0 HP, literalnie. Gdzie jest ten dron? Nie mam pojęcia. Lej tą maszynę. Dobra, ten dron jest tam. No i niestety masz full HP, nie? A ja mam 0. Nienawidzę po prostu tych dronów. Dziękuję bardzo. Bij to. Dobra. Okej. Sytuację mamy w miarę pod kontrolą. Bi, jeszcze jeden. Ludzie cmentarze wpływają na mnie kojąco. Cieszę się, drap, tylko umieramy. Zaraz my będziemy leżeć na tym pieprzonym cmentarzu. Jeszcze troszeczkę ich tutaj zostało. Na szczęście nie za wiele. Tutaj chyba jeszcze jeden jakiś jest. Nie, tutaj już nie ma, czyli dwóch ich nam zostało. Dobra, to w porządku. To najpierw może tego załatwimy. Okej, na szczęście wyciągnął. No, jak to jest, że do jasnej cholery robi się unik i on nic nie daje? Nie wiem, jak to działa. Pięknie. Coś mi nie gra z tymi maszynami kleryków. Muszę pomówić z Kroni U4. Siedzi w tym głębiej niż ja. Dobra, czyli Kroni jest nam potrzebny do tego, żeby coś tutaj ustalić. Fajnie. Tak czy inaczej, moi drodzy, to już byłoby na tyle w tym odcinku. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, zapraszam Was do zostawienia po sobie łapki w górę, komentarza, subskrypcji. Ja lecę już montować dla Was ten odcinek. W kolejnym, nie wiem co będziemy robić, jeszcze się zobaczy. Tak czy inaczej, cześć, trzymajcie się, pa pa.